Witajcie w Bitwie YouTuberów! Znajdujemy się w centrum rozrywki Ale Zebra w Warszawie, gdzie odbywają się zawody YouTuberów na automatach. Walczymy o tytuł najlepszego gracza na automatach, a dzisiaj będą rywalizować między sobą... Osoba, która wygra i będzie najlepsza, zgadnie oto taką nagrodę! Wygrzebana ze strychu, funkcjonalna, nie wiemy czy działająca kuchenka elektryczna marki, która nam nie zapłaciła. Ten wspaniały piecyk spełni niejedno kuchenne marzenie głodnego youtubera. Wypełniona aż po brzegi, smacznym smalcem doda energii. Zwycięzca tej wspaniałej nagrody, który zażyje cały smalec, dodatkowo otrzyma voucher na 3-miesięczną dietę w serwisie vitalia.pl. Niech wam się tłuszczyk spala na kuchence i poza nią. Jak widzicie, warto w takim razie to działa. Lecimy! Więc jaką grę nie przygotowałeś? Gra nazywa się, no nie wiem jak się nazywa, ale zobaczysz, wygram. A, to co się nie wiesz jak się nazywa, to na pewno wygrasz. A ja przygotowałem rolę na pęgle, ale lewą ręką. Okej, okay, zobaczymy. Idziemy. Mamy pieniądze, mamy. Zobaczcie ile mamy pieniędzy. Yangi. A gdzie się wrzuca? This side. This side i jedna gra z waszego. And press the start button. Okej, okay, my friend. Looking in. Nie, nic. Czy ktoś wie co ma zrobić? Nic. Brawo, że tam za prosto. Ale bardziej chciałem 8 kulek. No na razie nie wiem, jak to daje. 100, 200. Aj! Tysiaka, nie. Nie, nie, 0. Tam jest 0. A. No dobrze, no to już tak rzucę, nie? Ile tu gramy? Po razie tylko? Tak, po razie. Tak, go muszę wyprowadzać. Trochę czy tego, nie? No ma... A, dobra. Trzeba się cisnąć w dach. Co jest? Lecą. Tutaj trzeba kolejnego skupienia. Coś! Nie wiem, jak. Ja się rozdzielam. A wiesz o to chodzi? Myślisz, że to dziurki trafi? Patrz, patrz. Ojej, no nie. Takie trochę kręgle, ale nie do końca. Kręgle bez kręgli. Aha, dobra, koniec. Jaki wynik? Nie no, jeszcze no. Spokojnie, jest druga maszyna, zapraszam cię. Ale byś zabrał swoją powieść. A, przepraszam. Tak. Tak. To jest podobno na myślenie teraz, ta maszyna. Jesteśmy przy automacie Crazy Chicken, chłopaki wybrali jako drugi taki automat. I w tym automacie mamy pokazane kolorki. Jest bardzo fajny taki okrąg, gdzie kula musi przemierzyć przez niego. Dany kolor symbolizuje nagrodę, a dokładnie ilość tiketów. Pole niebieskie to jest 10 tiketów, a najbardziej najcenniejszym polem jest pole zielone. Jest tylko jedno takie pole na całej maszynie. Jak im pójdzie i czy im się uda, no to zobaczcie sami. No, nie jest źle.
Koniec, nie może być. Taki wynik mnie satysfakcjonuje. Proszę bardzo, tutaj do sędziego. Otwieram. Tak powinieneś mieć chyba z 30, nie? Bo było to pomarańczowe. No właśnie. Ja też tak myślę. I to... Bóg. Czy tak okazało się szwindlem? Czy zostało tu coś zmanipulowane? Tego ci nie dowiemy nigdy. Też nie możemy wyjawnić prawdy, bo nas tam wyrzucą. Oszukali mnie. Jest 100 tiketów, bo wygrałem. Gdzieś na podziali. Dobra. Nie, bo to zostawione. Okej. Czy kto ma więcej? No to musisz teraz... A, musimy iść tutaj. Tutaj to się karmi. Karmi moje kuszaki. Bo ja myślę, że tutaj są jakieś oszustwa. Nieprzepisowe zagrania. Mówisz, że zmanipulowany został wynik. Ja zmanipulowałem. Dokładnie, od siebie. Ile? 170. Uwaga. 20. 20, tak? Dobra, tak. Proszę bardzo, 20 i teraz... 20. 20? Co, 20. Muszę nacisnąć? Nie, nie, musisz wprowadzić. Lecimy. Remis! Oj, będzie dogrywka. To może jakaś dogrywka. Właśnie! Dobra, tak jak się umawialiśmy. No i co teraz? No to co, zróbmy może dogrywkę. Jak ty macie? No to może to. O, to, może... Ale nie mogę. Ale zobaczymy, kto będzie lepszy. To była bitwa youtuberów w centrum rozrywki, ale zatem w Warszawie, gdzie rywalizowali. Kim jesteś? Kazama 5. Kazama 5. Kazama 5, tak. Co robić? Nagrywam pranki. No i ogólnie... Śmieszne pranki? Tak, bardzo śmieszne. Takie, żeby polecam, coś z ludzią? Tak, że po prostu tak, się pada ze śmiechu na podłogę, przy boli. Ale ogólnie, no, różne filmy, też nie chcę się tylko ograniczyć do tego, bo nie można robić cały czas tego samego, jest to... No i różne ciekawe filmy. Jesteś lepszy od Zozy? Oczywiście. Okej. Okay. Od Marcina Dybiela? Od Marcina. Cześć. A się roz... O, to był prank właśnie. Już zrobił pranka, brawo. Kręci. Wszyscy, kamerę pokażcie. Ja jestem Dany Ferrari i nagrywam różne filmiki na Facebooku. Co? Ferrari? Ferrari. Przyjechałem Ferrari, ale Ferrari. Prawie. I co robisz? Nagrywam filmiki na YouTube'a od 2 tygodni, a wcześniej nagrywałem na Facebooka i na Instagram. A co? A o czym są te filmy? To są filmy rozrywkowe. Mam mówić do kamery czy siebie? Mogę mówić do kamery. Kamerą. Nie, żartuję. Filmy rozrywkowe, takie śmieszne, także możecie się wbijać, tam udostępniać, naprawdę, uśmiejecie się po pachy. Bardziej niż z jego planu, chociaż kto wie. Kto wie. Kto wie. Rozrywkowe. Tych dwóch fantastycznych, śmiesznych twórców miało taki sam wynik, po 20 punktów na różnych maszynach, ale musiał być tylko jeden z nich najlepszy w tej bitwie. To wygrał i rozstrzygnęło to gra na Cymbergaju. Kto był najlepszy dzisiaj? To był... And the winner is... Danny Ferrari! Się. Czyli tu kolega. Ja kolega. Słuchajcie, dzięki wielkie, subskrybujcie kanały chłopaków, jeśli możecie, też możecie nas. No i co, zapraszamy w takim razie do kolejnego odcinka, a was umieszczamy na naszej tablicy, w której to są wyniki wszystkich youtuberów, wszystkich twórców. Super, dzięki wielkie w takim razie, jeszcze raz za pomoc. Za pomoc. Dzięki za pomoc. Pomoc! Dzięki za pomoc. Dziękuję za pomoc.